Zacznijmy od modlitwy, kochani. Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za tą dogodną chwilę, którą nam dałeś. Że mamy naprawdę dogodny czas, aby sięgać po Twoje Słowo i karmić się Nim. Szukamy dzisiaj instrukcji, porady, szukamy napełnienia, pokarmu. Panie, a tych, którzy szukają, przecież Ty nagradzasz. Więc prosimy Cię, Panie, bądź dzisiaj z nami, błogosław nam ten czas. Robimy to dla Twojego imienia, ze względu na Twoje wielkie i wspaniałe imię, imię Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, będziemy rozważać w dalszym ciągu temat czasów ostatecznych, tym razem no już drugi raz pod względem, ze względu na Izraela. Jest to dla mnie ogromny przywilej móc zwiastować na te tematy. Kochani, ale im bardziej zagłębiam się w tę tematykę, im bardziej dane mi jest usługiwać na te tematy, tym bardziej czuję taką potrzebę modlitwy i Bogu jestem wdzięczny za was wszystkich, którzy też gdzieś wspieracie mnie jakimiś słowami, modlitwą. Jest to dla mnie zachęta i wsparcie. A teraz chciałbym waszą uwagę już zwrócić na to, co jest tam na ścianie, a mianowicie ten werset słowa, którym dzisiaj rozpoczniemy. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Ostatnim razem zakończyliśmy w zasadzie właśnie podobną myślą, albo nawet i taką samą. Przyrównywaliśmy sobie Izraela i wcale błędu nie popełniliśmy do drzewa figowego. Ci, którzy byli właśnie, to było dwa tygodnie temu, którzy byli dwa tygodnie temu na wykładzie, z pewnością pamiętają to owe zdarzenie, w którym Pan Jezus coś na pewnym drzewie pokazał, zobrazował pewną myśl, bo to nie znalazł na drzewie figowym żadnego owocu. Pamiętacie z pewnością to zdarzenie i wówczas wypowiedział się bardzo, bardzo jasno o tym drzewie, mówiąc: niechaj nikt z ciebie już więcej owocu nie zje. Zapewniałem was, że to nie był tak naprawdę oczywisty czas na to, żeby owoców nie było. Bo w tym momencie, kiedy Pan Jezus zbliżał się do tego drzewa, było mnóstwo już liści. A kiedy były liście, tam już powinny być zalążki owoców, a już na pewno powinny być jakieś małe owoce. Z pewnością to nie był czas na owocobranie, albo inaczej, na zbiórkę owoców i na karmienie się tymi owocami, albo spożywanie tych owoców. Ale na tym drzewie, to ciekawe, nie było ani jednego owocu. Dlatego Pan Jezus tak się wyraził. Nieco później, kilka dni później, przytoczył Pan Jezus swoim uczniom inną lekcję. Powiedział: kiedy na drzewie figowym zobaczycie, no ja z tego bardzo jasno wnioskuję, że z pewnością przenosił ich do tamtej sytuacji. Mówi: kiedy zobaczycie, że nagle to drzewo zaczyna znowu owocować albo znowu nabierać życia, wiedzcie, że blisko jest. I to jest bardzo klasyczne i jasne, że bardzo klasyczny i jasny obraz właśnie Izraela. To, co już dzisiaj brat prowadzący powiedział, wskazując właśnie na to zdjęcie. Kochani, na tym zdjęciu to bardzo jasno widać, gdzie na tym miejscu ten tak naprawdę wywyższony swego czasu naród powinien być, a gdzie dzisiaj jest. Tam nie powinno być żadnych meczetów albo innych świątyń. Tam dumnie powinna stać świątynia, tak jak za dawnych czasów. Ale ten naród niestety spotkał się z czymś innym. Właśnie z tym, co Pan Jezus zobrazował. Wysechł ten naród. Został rozproszony. A miejsce, po którym oni chodzili, deptany jest przez pogan, jak powiada Biblia, aż po dziś dzień. Kochani, ja nie jestem, tak jak już powiedziałem ostatnio, fanatykiem tego tematu ani tego narodu. Kocham ten naród z całym swoim sercem, tak jak Biblia zresztą do tego zachęca, błogosławię ten naród, ale z przykrością obserwuję dziwne trendy, o tym zresztą mówiłem, w różnych zborach, w różnych miejscach na świecie. Myślę, że troszkę przekroczono granice.
zbyt bardzo się zafascynowali niektórzy ludzie tematyką Izraela, że okazuje się, że być może nawet o Panu Jezusie zbyt wiele nie mówią, świętują wszystkie święta, mało brakuje, żeby zaczęli chodzić tak ubrani jak oni, a jeszcze dalej by mogło to zajść w niektórych przypadkach, że nawet ludzie obrzezać się dają. Więc kochani, myślę, że to jest nadużycie i przekroczenie granicy. Tego Biblia od nas nie oczekuje. To jest wspaniała rzecz, rozważać te tematy, budować się tymi treściami. Ileż jest obrazów zawartych dla nas chrześcijan w tematyce Izraela. Wiele rzeczy możemy się dowiedzieć. Wszystkie święta mówiły o Panu Jezusie. To wszystko, jak powiada Biblia, zmierzało do jednego, do Jezusa Chrystusa, który stał się wypełnieniem całego zakonu i wszystkiego, co było. No, z przykrością o tym mówię, że wielu ludzi jakby znowu odwróciło uwagę od tego, co jest najważniejsze. Myślę, że wielu potknęło się i tak bardzo zafascynowało się fragmentem, że kto będzie błogosławił Izraela, ten będzie błogosławiony. To jest prawda biblijna. Ale niech mi wolno powiedzieć, że wszelkie błogosławieństwo niebios przyszło w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I to jest fundament chrześcijaństwa. Dlatego powiem tak, że wielu Izraelitów, którzy nawracają się i w końcu zaczynają swoją wiarę w Jeszuę, Zbawiciela Mesjasza, są o wiele mądrzejsi niż ci, którzy zawsze wierzyli, a odwrócili uwagę. No, to jest taki przykry trend, ale chciałem o tym powiedzieć, bo o tych rzeczach należy mówić. To jest przekroczenie granicy, której się nie powinno przekroczyć. Niemniej jednak, my chrześcijanie będziemy badać te sprawy, rozważać, rozmawiać, modlić się o Izraela, bo taka jest nasza powinność i nic złego w tym nie ma. Jest to błogosławione. Kochani, ale tym tematem szczególnie się interesuję, ponieważ nie można ominąć Izraela, jeśli się mówi o czasach ostatecznych. Nie można, nie da się. Ponieważ jak wam dzisiaj udowodnię, kochani, mam nadzieję, że was to zafascynuje. Boże oblicze w ostatnich czasach będzie zwracać się ku Izraelowi. To jest wyraźne i jasne stanowisko Biblii. Nawet powiem więcej, że to Boże oblicze albo Boża jakby łaska, miłosierdzie, Boże, te pokłady Bożego działania, chociaż dalej będą nad poganami, to uwierzcie mi, Biblia o tym mówi, że uwaga Boża jakby będzie się im bliżej końca zwracać ku Izraelowi. Dlaczego tak jest? Bo co Bóg rozpoczął, to i dokończy. A nad Izraelem rozpoczął piękną pracę, wspaniałą pracę. I Boża praca będzie dokończona dlatego, że On jeszcze w tym narodzie uwielbi swoje imię. I dlatego ja stoję mocno na tym stanowisku i dzisiaj będę wam opowiadał o różnych rzeczach, które dzieją się w Izraelu i będziecie zdumieni, jak Bóg tam pracuje. Jak wiele się dzieje na naszych oczach, rzeczy, których dotąd nie było, ale Izrael. Jakby nad Izraelem już nie świeci, albo inaczej, gaśnie to zwykłe światło, zaczyna świecić Boże światło nad tym narodem. I ja się z tego powodu cieszę. Tym bardziej jestem podekscytowany tym tematem, że gdzieś tam w swoich lekturach, w swoim studiowaniu tego tematu doszukałem się nawet, że w moich korzeniach gdzieś tam jacyś nawet rabini byli. Szalom Zając się nazywał taki oto osobistość nawet. Ja Żydem nie jestem, Izraelitą nie jestem, ale bardzo to ciekawe i tym bardziej pobudzało mnie to. Gdzieś tu w Polsce, niedaleko stąd, prowadził synagogę i nauczanie. No ciekawy temat. W każdym razie tym bardziej czuję swoją powinność, aby ten temat wykładać. Kochani, a więc tak, gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Pan powiedział nam, że mamy pewien obraz, pewien znak, pewien zegar, na który możemy patrzeć i wiedzieć, mieć pewność, że zbliża się coś,
co w tym momencie nazwane jest lato, ale w dalszych słowach nazwane jest, że blisko jest przyjście Pana. Izrael jest jednym z najważniejszych znaków, albo to, co dzieje się w Izraelu, jest jednym z najważniejszych znaków nadchodzącego Pana Jezusa Chrystusa, który powraca. O czym dzisiaj będziemy mówić, bo chciałbym to ubrać w dwa punkty. Powiemy sobie o przyszłej chwale. Biblia tak wiele razy mówi o tym, że przyszła chwała będzie większa. Są takie fragmenty, które mówią wprost o powrocie Izraela do swojej ziemi. I ten powrót nie będzie zwykły, taki jak powraca jakiś człowiek do domu po podróży. Nie, ten powrót będzie spektakularny, bo w wielu miejscach napisane jest, i przytoczę te fragmenty, że ten powrót i to osiedlenie się i to mieszkanie w Izraelu będzie bardziej błogosławione niż do tej pory. Tak jakby Bóg tą wspaniałą zasadę, że to, co zniszczyła szarańcza, będzie wynagrodzone albo oddane, ta zasada jakby jest cały czas aktualna. Nad Bożym narodem, nad Bożym ludem, a mówię tu o Izraelu w tym kontekście, jeszcze zaświeci słońce, światło Bożego oblicza. Ale także chciałbym powiedzieć o etapach odrodzenia narodu, bo one są bardzo wyjątkowe. O tym już mówiłem w tym miejscu, w zborze w Ustroniu, natomiast muszę to powtórzyć, ponieważ chciałbym na podstawie tego przejść do pewnych wniosków i nieco przypomnieć ten temat. A więc przyszła chwała. Kochani, jest taki wspaniały fragment w Księdze Izajasza, 8 rozdział, 23 wiersz. To jest pewne ukryte przesłanie w tym fragmencie. Jest napisane tak: jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona i na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską. W nawiasie Via Maris, bo tak się nazywa właśnie owa droga morska. Cóż mam na myśli, kochani? W czasach dawniejszych, starożytnych, w Izraelu albo przez Izrael przechodziła tak zwana droga morska. To był szlak handlowy, szlak, który łączył starożytny Egipt z Mezopotamią, z Syrią i z tamtejszymi cywilizacjami starożytnego świata. To był bardzo ważny szlak obok szlaku królewskiego, który w zasadzie niedaleko od tego szlaku także przechodził, też przez Ziemię Świętą, Ziemię Izraela. I ten szlak, droga morska, szła jakby wybrzeżem Morza Śródziemnego i gdzieś tam na północy łączyła się z drogą, szlakiem królewskim. I co jest ciekawe, wiecie, Izrael naprawdę ma niesamowite miejsce na mapie świata. Ponieważ Izrael od samego początku leżał w miejscu, albo ziemia izraelska leżała w miejscu, która stykała ze sobą ogromne cywilizacje. Na północy była to Syria, na północnym wschodzie Mezopotamia. To były ogromne i potężne cywilizacje. Na południu i na południowym zachodzie Egipt, jakże to była potężna cywilizacja, do których często Izraelici nawet w braku zaufania wobec Boga sięgali po pomoc. A więc to były potężne narody. A tutaj Izrael w środku, Izrael, który jakby łączył. Za każdym razem, kiedy jeden chciał podbić drugiego, musiał przechodzić przez Izrael. No różnie się to kończyło, znamy te historie biblijne, jak przecież wielcy władcy przechodzili, aby walczyć z innymi, po drodze potykali się o Jeruzalem i inne miasta, nad którymi także i pięściami machali. A więc ten Izrael, państwo Izrael leżał w spektakularnym, specyficznym miejscu. Co więcej, Izrael łączył ze sobą praktycznie 3 kontynenty. Bo łączył Azję, Europę i Afrykę. No w tak ciekawym miejscu jest położony Izrael. To jest na styku 3 kontynentów. A więc
Od samego początku w wyjątkowym miejscu leżał. Bóg doskonale to wiedział, dlatego ta ziemia jest Bożym darem. To naprawdę była ziemia, która opływała mlekiem i miodem. No choćby popatrzmy z takiego ekonomicznego punktu widzenia. Każde miasto, przez które przebiegał jakikolwiek szlak handlowy, bogaciło się na potęgę. I tak właśnie Izrael zdobywał bogactwo. Przez tamte miejsca przechodziły liczne karawany z kosztownościami, ze złotem, z perfumami, z przyprawami. To były jak autostrady handlowe, które przechodziły przez Izrael. A Izrael oczywiście na tym się wzbogacał. I oto czytamy taki zapis w Księdze Izajasza, że tak jak kiedyś przyszła hańba na ziemię Zebulona i na ziemię Naftalego, a więc na te tereny, na których mieszkał Izrael, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską. To jest przedziwny zapis, ale bardzo wyraźnie dotyczy właśnie Izraela, bo większość drogi morskiej właśnie była ulokowana na ziemi izraelskiej. Ale są też inne zapisy, które o tym bardzo, bardzo jasno mówią. Chociaż Izrael doszedł do momentu, kiedy wyraźnie sam o sobie powiedział, że oto uschły nasze kości i rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie te wykłady, kiedy prowadziłem wówczas temat Dolina Suchych Kości. Tam wyraźnie Izrael doszedł do momentu, w którym powiedział: uschnęliśmy, koniec z nami, brak nam jakichkolwiek szans, nie widzimy nadziei. Wyraźnie o tym mówiłem, że była to zapowiedź tego, że Izrael będzie rozproszony po całej ziemi. I tak w istocie się stało. Uschły nasze kości i rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Nie będę powtarzał tego tematu, ale kończy się w zasadzie tamta historia taką oto wypowiedzią, takim Bożym zapytaniem w stronę proroka. Synu człowieczy, czy ożyją te kości? Czy ożyją te kości? Czy to jest możliwe, aby te kości tak naprawdę ożyły, czy wróciły do życia? Takie było pytanie od Pana Boga w stronę Izraela. I to było ciekawe pytanie, bo na nie odpowiedział prorok: Panie, Ty wiesz, Ty wiesz. To było trudne do uwierzenia w tym momencie. Dlatego prorok, Boży sługa, wolał powiedzieć: Ty wiesz, Panie. To innymi słowy: Panie, jeśli to ma się wydarzyć, to jedynie jeśli Ty to uczynisz. Jedynie jeśli Ty przyłożysz do tego swoją rękę. Kochani, chociaż patrzyliśmy przez jakiś czas poprzednich wykładów na Izraela w nieciekawy sposób, właśnie w sposób tego wyschniętego drzewa, wyschniętej doliny, dzisiaj będziemy nieco inaczej patrzeć na ten wspaniały naród, który jest takim wspaniałym obrazem, który Bóg nam pozostawił i na który możemy popatrzeć. Jest niezwykły fragment, który chciałbym wam przytoczyć. Izajaszu, w Księdze Izajasza 66, rozdziale 8 wierszu. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? Izajasz, prorok, zapowiada, że będzie taki dzień w historii świata, że jakiś naród narodzi się w jeden dzień. To jest niezwykłe proroctwo, kochani, bo w historii świata nie znajdziesz drugiego takiego narodu, który by się całkowicie odrodził i narodził w jednym dniu. Jest tylko jeden naród, który jest przykładem i wypełnieniem tego proroctwa, to jest Izrael. To jest Izrael. 14 maja 1948 roku, w tym dniu powołany został do życia Izrael.
jako zapowiedź tego, co Izajasz powiedział. Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? Tam dalej jest napisane. A jednak Syjon, chodzi tu o Izraela. Nie ma przykładu drugiego takiego na całej ziemi, który by w taki sposób się narodził. Kochani, na przekór wszystkim, którzy wówczas mieszkali w okolicy, Izrael został powołany do życia. Powiem wam coś niezwykłego. Nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział. Wydaje mi się, że to był Yasser Arafat. Powiedział, kiedy Izrael w zasadzie zaczynał funkcjonować i funkcjonował, był tak mu wrogo nastawiony do Izraela. Powiedział, my zepchniemy ten naród do Morza Śródziemnego tak, że ten naród będzie pił tą wodę. I wiecie, to przekleństwo stało się błogosławieństwem. Bo nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj 50% wody pitnej pochodzi z Morza Śródziemnego w Izraelu. Izrael ma najpotężniejszą i najnowocześniejszą technologię, która obraca wodę słoną w wodę pitną. Mówi się, że do 2050 roku 70% pokładów wody pitnej będzie z Morza Śródziemnego w Izraelu. A więc ten człowiek lekkomyślny, tak bardzo chciał zaszkodzić temu narodowi, nie wiedział, w jak błogosławiony sposób prorokuje nad tym narodem. A więc Pan Bóg obraca zło w dobro. Taka jest Jego zasada. Takie są Boże możliwości. Żaden inny naród takich technologii nie stosuje. Tak zaawansowanych technologii jak Izrael właśnie teraz. Czy naród może powstać w jeden dzień? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Chciałoby się powiedzieć, a jednak tak się stało. A jednak, kochani, to jest w ogóle Izrael, jego odrodzenie jest bardzo niezwykłe. Ponieważ normalny naród albo normalna kultura, no, według normalnych prawideł, osiąga gdzieś lat 70 na wygnaniu i po 70 latach już nie wiadomo, kto jest kto. Asymilują się ludzie, powiedzmy jakiś naród został uprowadzony, ziemia podbita i tak naprawdę 70 lat wystarczy, aby wymazać pamięć z tego pokolenia o swoich przodkach, narodzie i już nie ma śladu po tym narodzie. Ten naród wytrzymał 2000 lat na wygnaniu, wrócił do swojej ziemi i mówi tym samym językiem co kiedyś. Kochani, to jest niezwykłe, bo nie ma takiego drugiego przykładu na całej ziemi. Nie ma ani jednego narodu, który by doświadczył czegoś podobnego. 2000 lat tułaczki i wygnania, a jednak powraca i powraca jakby w swojej sile i w zdrowiu. To jest bardzo niezwykłe. To jest taki przykład. Kochani, dzisiaj ci nasi rodacy wyjeżdżają gdzieś za granicę, chociaż już teraz może mniej, ale kiedyś. Powyjeżdżali do Niemiec, do Stanów, gdzieś do Irlandii i no tak, ci, którzy wyjechali, to tak naprawdę oczywiście, że pamiętają o swoich korzeniach, ale ja nie zapomnę takiego krótkiego reportażu, w którym jakaś młoda dziewczyna mówiła tak, moi dziadkowie pochodzą z Polski gdzieś w Europie. A więc ona nawet nie wie, gdzie ta Polska leży, chociaż jej korzenie są polskie. A więc wystarczy jakiś czas, aby ona stała się w pełni Amerykanką i tylko pamiętała, że gdzieś dziadkowie tam z Polski pochodzą. Nie tak było z Izraelem. Oni utrzymywali swoją kulturę, utrzymywali swoje tradycje, swoją wiarę, swój język. Wszystko to zostało utrzymane i kiedy nastał moment odrodzenia, wszystko jakby wróciło do pierwotnego stanu. Tak jak powiadam i raz jeszcze to powiem, to jest jedyny naród na świecie, którego możemy obserwować właśnie w tych okolicznościach w taki sposób. Nigdzie nie znajdziesz człowieka, który powie, o ja jestem ze starożytnej Mezopotamii. Nie ma takich ludzi. Te narody zostały podbite, ludzie uprowadzeni i nie ma tych narodów. Inne są na ich miejsce. Tam, gdzie była Mezopotamia, dzisiaj jest Iran, dzisiaj leży Irak, inne narodowości. Oni nie kultywują tych swoich starych tradycji.
Ale Izrael pamięta czasy najdawniejsze, można by było powiedzieć. A więc, czy naród może się odrodzić w jeden dzień? No, mamy tego dowód, że tak się stało. Kochani, ale zechciejmy wrócić do fragmentu, w którym kiedyś zakończyliśmy albo na którym się zatrzymaliśmy. 37 rozdział, 14 wiersz. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, mówi Pan Bóg do narodu izraelskiego. I osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. I mówi Pan. Jeszcze jeden fragment, albo jeszcze dwa fragmenty, które mówią o tym, w jaki sposób ten powrót i odrodzenie będzie przebiegało. Lecz wy, góry izraelskie, to jest 36 rozdział od 8 do 11. Lecz wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje gałązki. I tutaj chciałbym się zatrzymać z wami na chwilę. Czy pamiętacie, o czym Pan Jezus mówił, kiedy mówił o tym, że wtedy poznacie, że blisko jest? Kiedy co będzie miękło? Gałązki. Kiedy gałązki będą wypuszczać liście i w końcu kiedyś może pojawią się owoce. Wy wypuścicie swoje gałązki i przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu. Ten owoc, który przez tak długi czas nie był wydawany w narodzie izraelskim. Oni się pomylili, tak. Powiada Biblia, ich zatwardziałość spowodowała, że owoc nie był wydawany. Nie znalazł Pan Jezus, mówiąc w jednej przypowieści, chodząc trzy lata, jakby chodząc wokół tego drzewa, nie znalazł owocu. Ale mówi, pozwól mi jeszcze rok, jeszcze jeden rok. I wierzę, że jest to odniesienie do tego, co miało nastać po śmierci, po tych trzech latach, bo tamten rok, który nastał, był rokiem Ducha Świętego, owocowania i Ewangelii na całym świecie. A i tutaj jest napisane, będzie taki czas, że oto przyjdzie na ten lud owoc, przyniosą te góry owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. Ale to nie jest tak, że sam naród izraelski powraca na te tereny. Poczytamy, oto idę do was i zwracam się do was. Będziecie uprawiane i obsiewane. Kochani, Pan Bóg jakby zwraca się w stronę Izraela. Odwraca swoje oblicze i zwraca się ku nim. To będzie, i to zresztą miałem to zamiar powiedzieć później, ale już teraz powiem. Gdzieś około rok temu, nawet więcej, zacząłem o tym mówić, że nagle Boże oblicze będzie zwracało się w stronę Izraela. I jakiś czas potem dochodziły do mnie niesamowite świadectwa. Pewien ewangelista, który pojechał do Izraela, chociaż to gdzieś tam miałem zawrzeć w późniejszym punkcie, ale gdzieś pali mnie serce, aby to powiedzieć teraz. Kochani, ewangelista pewien pojechał do Izraela, przeprowadził tam ewangelizację. Nie bardzo spodziewał się owoców. Około 500-400 osób było na sali i on mówił Ewangelię, głosił Ewangelię. Żydom, Izraelitom, którzy tej Ewangelii nie słyszeli. I mówi, na wezwanie do pokuty, opamiętania i oddania życia Mesjaszowi Jeszuły. 400 rąk się podniosło i wyszło, aby oddać Panu Jezusowi swoje życie. Mówi tak, od czasów pięćdziesiątnicy takiego czegoś nie było w Izraelu. Żeby tyle osób naraz, tyle Żydów naraz oddawało Panu Jezusowi swoje życie. Dlatego mówię dzisiaj ze całą śmiałością. Coś się dzieje w tym narodzie i ja to rozpoznaję jako Boże oblicze, które się ku nim zwraca. Bo oto Pan Bóg powiedział, że nadejdzie dzień, kiedy da temu narodowi nowe serce i nowego ducha. Ich win więcej Bóg nie wspomni. I ujrzą tego, którego przebili i nawrócą się do Niego. Więc tyle jest Bożego tak naprawdę poselstwa, tyle jest Bożych zapowiedzi tego, że ten naród się nawróci. Apostoł Paweł już jest na tyle odważny i z inspiracji Ducha Świętego mówi, że nadejdzie dzień, kiedy cały Izrael się opamięta i nawróci. A więc taka jest perspektywa na ten naród.
Takie jest wejrzenie na ten naród, choć to nie stanie się szybko i nie stanie się łatwo, bo wiele, wiele rzeczy nieciekawych jeszcze w Izraelu będzie miało miejsce. Ale kochani, idźmy dalej. Jest napisane w księdze Ezechiela, 36 rozdziale, 8 wierszu do 11. I rozmnożę na waszej ziemi ludzi i bydło, i będzie ich dużo, i będą się mnożyć. Osiedlę was jak za waszych dawnych czasów i będzie się wam lepiej powodziło niż poprzednio i poznacie, że ja jestem Pan. Pamiętam, kiedy rozważałem wspólnie z wami Dolinę Suchych Kości. Przeniosłem was zaraz po tym fragmencie do tego fragmentu, bo bardzo mi się przypomniał, kiedy właśnie to proroctwo, tą zapowiedź przeczytałem, że Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. I to będzie miało miejsce także i w Izraelu. Nagle to Boże błogosławieństwo, Boża przychylność nad tym narodem będzie jak nigdy dotąd. Będzie lepiej się powodziło pod wieloma względami. Mogę dzisiaj stanąć przed wami i w zasadzie opowiadać o tym, jak już mu się lepiej powodzi finansowo, ekonomicznie i gospodarczo, nawet w kontraście czy w porównaniu do wielu krajów na obliczu ziemi. Ponieważ Izrael jest ewenementem pod wieloma względami i dzisiaj, chociaż ten naród jeszcze tego ożywienia duchowego nie doznał, to pod wieloma względami jest to numer jeden na świecie. Kochani, gospodarka Izraela dzisiaj jest większa niż wszystkie gospodarki okolicznych i jego sąsiadów o 100 miliardów dolarów. Niż wszystkich okolicznych muzułmańskich krajów. A sam Izrael jest 600 razy mniejszy niż te tereny, które go otaczają. Jak to jest możliwe? Zastanówmy się. Tak prosperuje ten kraj. Chociaż te wszystkie muzułmańskie i wrogie mu kraje tak bardzo naciskają na ten kraj, jest przecież 600 razy mniejszy, jeśli chodzi o terytorium, niż te połacie, które go otaczają, obcych krajów. A jednak gospodarka prosperuje tak bardzo. Około 30% noblistów to byli Żydzi. Ze wszystkich noblistów, którzy wywalczyli swoim potencjałem naukowym i w dziedzinach, w których się wykształcili, Nagrodę Nobla. 30% to są Izraelici. A więc, kochani, to jest niezwykłe. Pierwsze programy antywirusowe, komputeryzacja pochodzą z tamtego kraju. Dzisiaj ten kraj, można powiedzieć, w pozytywnym sensie ma bzika na punkcie technologii. Oni wprost uwielbiają technologię. Jest to pod wieloma względami numer jeden, jeśli chodzi o technologię. Na 100 osób w tym kraju 122 komputery istnieją. Na 100 osób. I to jest numer jeden na całym świecie. Nawet Amerykanie tyle nie mają. A więc na 100 osób jest 122 komputery. 99% populacji ma dostęp do internetu. To są dane, które powalają cały świat. Największa ilość czasu spędzona na Facebooku, YouTubie i na portalach społecznościowych w Izraelu właśnie. Więc tak bardzo są dzisiaj skoncentrowani na technologii, w internecie, na komputeryzacji i innych tego typu rzeczach. I dlatego mówię, ponieważ ja te dane wziąłem z jednej z bardzo dobrze prosperujących misji wśród Żydów. Ci, którzy nawrócili się z judaizmu, założyli pewną misję, nazywa się One for Israel. A więc razem, jako jedno dla Izraela. I to są Żydzi, którzy nawrócili się z judaizmu, są tymi, którzy uwierzyli w Mesjasza, w Jezusa, w Jeszuę, pochodzenia arabskiego, ale także i właśnie izraelskiego i założyli misję ewangelizacyjną. Chodzą po ulicach, wspaniałe rzeczy czynią, zwiastują Ewangelię i mówią wprost, jeśli chcecie zdobyć Izraelitów dzisiaj, to przez internet. I oni to robią. Mnóstwo ludzi się nawraca właśnie przez to. Jest mnóstwo świadectw, mnóstwo wspaniałych wykładów,
mnóstwo wspaniałych artykułów. Oni mocno naciskają właśnie na internet, bo wiedzą, że Izraelici siedzą przed komputerami. I fascynujące są te świadectwa, kochani. Ludzie naprawdę się tam nawracają. Ja co jakiś czas włączam sobie świadectwa Izraelitów, którzy nawrócili się. To są niezwykłe świadectwa. To są po prostu świadectwa, których się chce słuchać i słuchać. Jak ci, którym mówiono, że cały Nowy Testament zachęca do prześladowania Żydów i sam Jezus jest wielkim prześladowcą Żydów. Jak ci ludzie, którym to wpajano, nagle nawracają się na wiarę w Pana Jezusa. To jest niezwykłe. Niektóre sytuacje są wprost komiczne i zabawne, ale to pokazuje, jak Pan Bóg dociera do tego narodu. Ja takimi świadectwami się bardzo buduję. Kochani, a więc tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Choć wiecie, to jest naród jak naród. I w tym narodzie nie brakuje grzechu, nie brakuje wszystkich niegodziwości całego świata. Tam stoją domy publiczne i inne rzeczy, tak jak we wszystkich krajach. Choć ja tego nie widziałem, nigdy nie byłem, ale z opowiadań tych, którzy tam byli, to słyszę i wiem, że tam tak jak na całym świecie, są każdy lud na całym świecie doświadcza różnego rodzaju nieczystości. Przecież i także i tam młodzież spędza czas przed komputerem niejednokrotnie sięgając po nieczyste strony i spoglądając w nieczyste rzeczy. A więc świat pełną parą także i tam jest dostępny. Ale my chcemy dzisiaj się skupić na tym, co nadchodzi na ten naród. Ponieważ chciałbym wam też przedstawić to, w jaki sposób ten naród choć był odrodzony i jest odrodzony i w jakim miejscu na tym zegarze dzisiaj jesteśmy. Ponieważ w Ezechielu czytamy, że nagle prorok prorokował, jak mu nakazano, a gdy prorokował, rozległ się głos i powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. Spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu. Ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych. Zauważcie, co tu jest napisane. Zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach rzesza bardzo wielka. Chciałbym na moment przenieść was do tego, co już wam pokazywałem. Bo ten fragment, tak pokrótce, ponieważ już o tym mówiłem, przedstawia pewne dwa etapy tego odrodzenia. Bo to jest bardzo dziwne, tak jakby jakaś swego rodzaju terapia następowała nad tym narodem. Oto prorok prorokuje i nagle widzi na swoich oczach, że kości, mięśnie, ścięgna, wszystko zaczyna się do siebie zbliżać. Ale okazuje się, że pomimo tego, że tak pięknie wyglądają, obrosły ciałem, mięśniami, kości się zeszły, to jakby ożywczego tchnienia w nich nie było. Dlatego ja zauważam, że tu jest swego rodzaju, widać dwa etapy tego odrodzenia. Po pierwsze, nastąpi swego rodzaju właśnie odrodzenie przede wszystkim fizyczne. Fizyczne odrodzenie, kiedy kości, ścięgna, skóra, fizyczność się odrodzi. Zresztą, nie muszę tutaj szczególnych potwierdzeń używać, wystarczy zobaczyć do historii i zauważyć, że taki dzień nastał, że fizycznie ten naród się odrodził. No tu można by było szukać symboliki, przecież sama skóra, ścięgna, to wszystko ma pewne symbole. Tak jak naród potrzebuje pewnego rodzaju otoczenia, skóry, granic, fizyczności, a więc mięśni, całej infrastruktury, no to powala w jakiś sposób, cudowny sposób się to odrodziło w Izraelu. W tak pustynnym zdawałoby się i w tak dziwnym miejscu, a tak cudownie się to odrodziło. I kochani, a więc to jest to fizyczne odrodzenie Izraela. I gdzieś tam dalej, na horyzoncie jest też ożywcze tchnienie, a więc duchowość. Bo to Pan Bóg mówi, tchnij na tych zabitych. I chociaż ten naród fizycznie się odrodził, to jednak jest jakby martwy duchowo.
Chociaż modlą się faktycznie przy tej przy ścianie, modlą się i zdawałoby się, ich religijność jest bardzo mocna. To jednak nie tej duchowości Bóg oczekuje. On chce dać im nowego ducha, nowe przymierze im pokazać, nowe serce. To jest coś innego, w czym tkwili do tej pory. I kochani, gdzieś na tym krótkim diagramie, gdzieś tam jesteśmy my i wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko tego duchowego odrodzenia. Ponieważ kropelkami zaczyna padać deszcz na Izraela. Kropelkami, jakby jak ta Eliaszowa chmurka nadciąga nad Izraela deszcz takiego pobudzenia i odrodzenia duchowego, o którym mówi z całą śmiałością Biblia. I gdzieś tu jesteśmy my w tej całej wędrówce. Ponieważ jeśli naród izraelski odrodził się już, a już obserwujemy to pomału stopniowe odrodzenie, chociaż to nie są powalające dane jeszcze, ale już coś się dzieje w tym narodzie, no to musimy być uczciwi wobec tego i powiedzieć, że blisko jest to, na co czekamy. Bardzo blisko jest to, na co czekamy. Kochani, chciałbym, ponieważ czas dobiega do końca, chciałbym jeszcze pewną tajemnicę przed wami odkryć, którą zresztą wiecie. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, mówi apostoł Paweł, do nas, do pogan. Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu. A więc powiada Boże Słowo, nie na zawsze przyszła zatwardziałość na ten naród. Bo ona będzie do pewnego czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I gdy poganie w pełni wejdą, to jest takie czytanie ze zrozumieniem tego tekstu. Gdy poganie w pełni wejdą, nagle ten czas zatwardziałości się skończy. To jest pewna tajemnica. Kochani, ja nie głoszę czegoś takiego, że, bo jest napisane, że jakaś pełnia pogan ma wejść, a więc Bóg w swoim umyśle ma jakąś liczbę pogan, którzy mają się nawrócić. Na pewno to nie jest 144 tysiące, jak niektórzy mówią, albo jeszcze inne liczby, jak podają. Nie, Bóg wie. Ktoś to może z ludzi tak naprawdę policzyć, skoro nawet swoich włosów nie jesteśmy w stanie policzyć. A więc Pan Bóg jeden wie, ale gdzieś w Jego zamiarach i planach jest jakaś pełnia pogan. I gdy ta pełnia wejdzie w tą społeczność i relację z Bogiem, to oblicze Boże zwróci się w stronę Izraela, bo nagle łuski z ich oczu opadną. Nagle ta zatwardziałość, która była nad nimi, opadnie. Nagle ich oczy się otworzą. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie, wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości. Kochani, chciałbym wam coś powiedzieć, ponieważ mówi się bardzo o tym odrodzeniu duchowym. Wiecie, tym symbolem duchowości Izraela jest świątynia. Świątynia. Nie wiem, jak bardzo jesteście na czasie z tymi tematami, ale nie wiem, czy wiecie, że już jakaś świątynia powstała, nie w Izraelu, ale okazuje się, że jakiś bardzo bogaty pastor z Brazylii w São Paulo za 300 milionów dolarów wybudował świątynię, która jest, zdaje się, nawet większą niż ta Salomonowa. Ta ma 55 metrów wysokości. Wyobraźcie sobie, jak wielkie to jest widowisko, jak wielki jest to budynek. Żydzi z całego świata zgrzytają na to zębami, bo oczywiście jest to z pewnego rodzaju profanacja. Zresztą sam fakt tego, że kiedyś w Samarii ktoś odważył się wybudować jakąś świątynię, myśleli wówczas, że będzie to odwzorowanie tego, co było w Jeruzalemie, spowodowało ten konflikt między Samarytanami i Żydami. Przecież to była jedna z kości niezgody wówczas między tymi dwoma narodami.
A więc no zauważcie tutaj, że już taka świątynia stanęła. No kochani, jeśli kogoś z Brazylii na to stać, to na pewno też i Izraelitów stać na ich własną świątynię. A chcę wam powiedzieć, że cała ta świątynia została wybudowana z bloków skalnych, które zostały przywiezione z Izraela. To jest niesamowite. Ja się tym nie fascynuję, bo mnie nie interesuje to ktoś. Naprawdę tych 300 milionów dolarów należałoby wydać o wiele lepiej niż budować jakąś replikę świątyni Salomona w Brazylii. No ale ludzie mają talenty do wydawania pieniędzy. Naprawdę szkoda tych finansów. Ktoś powiedział, że skoro niektórzy, nawet ten, który chyba to budował, mówi, chcieliśmy umożliwić Brazylijczykom dotknięcia się kamieni, które pochodzą z Izraela, bo niektórych Izraelitów nie stać tam na podróż. Myślę, że te 300 milionów dolarów starczyłoby na bilety na wycieczkę do Izraela. Ale nie chcę tutaj tak naprawdę skupiać się na krytykowaniu tego tematu. Chcę powiedzieć o czymś innym. Że w Izraelu już od dawna jest rzesza ludzi, Żydów, Izraelitów, którzy tym tematem naprawdę żyją bardzo poważnie, naprawdę poważnie i chcą odbudować świątynię. Zresztą Biblia mówi wyraźnie, w Księdze Daniela, że świątynia powstanie. W jakich okolicznościach, jak to się stanie, że muzułmański świat w jakiś sposób zniknie albo coś się z nim stanie, powiem na następnym wykładzie, bo tego dotyczy wojna Goga i z krainy Magog. O tym będę mówił za 2 tygodnie. Ale kochani, co roku kamień węgielny w wielkiej procesji wnoszony jest w tamtą stronę, na wzgórze świątynne. Niestety strażnicy muszą to widowisko wtedy jakby rozgromić, rozproszyć. Bo wtedy, jak powiadają niektórzy, gdyby doszło do tego, że kamień węgielny by był na wzgórze świątynne wniesione, to całe piekło by się uruchomiło wtedy, jak niektórzy mówią. Chyba wybuchnęłaby wtedy wojna. W każdym razie, wszystko jest gotowe dzisiaj. Kamienie są przygotowywane, bloki skalne są przygotowywane, szaty kapłańskie są przygotowane. Wszystko, co Biblia nakazuje, nawet i czerwone jałówki już są hodowane. Wszystko jest przygotowywane. Świecznik za $1 000 000 jest wystawiany na ulicach, który będzie stał w świątyni. Przybory, wszystko, co byśmy chcieli. Tym zajmuje się tak zwany Instytut Świątynny, który jest w Izraelu i który do tego bardzo dąży. A więc ta duchowość jakby się uruchamia w Izraelu, no w tym przypadku w nieco niewłaściwą stronę. Kochani, chciałbym wam powiedzieć na koniec troszkę o samej świątyni, bo to było wyjątkowa konstrukcja. Świątynia w Izraelu, jerozolimska świątynia, to było swego czasu, to był największy budynek, jaki kiedykolwiek stał na ziemi, kiedy on stał. Rzym wówczas był zabity deskami jeszcze. Tam drewna używali. A świątynia jerozolimska, to miasto Jerozolima, było to było najpiękniejsze miasto, jakie było na obliczu całej ziemi wówczas. I drzwi do świątyni ze złota, wysokość około 40 metrów. Kochani, to było powalająca budowla. No ale Pan Jezus powiedział, kamień na kamieniu nie pozostanie. I wówczas wielu ludzi gorszyło się tym, co mówi, bo wiedzieli, że jeden blok skalny, z którego świątynia została zbudowana, waży 700 ton. Jak to możliwe, że on nie pozostanie jeden na drugim? A jednak Boże zapowiedzi i to, co powiedział Pan, się wydarzyło. A więc w taki oto sposób, kochani, chciałem wam przedstawić to, co dzisiaj się dzieje w Izraelu, chociaż można o tym mówić bardzo szeroko i bardzo dużo. Natomiast to są takie szczątkowe informacje, które wprowadzają nas, bo ten temat w ogóle świątyni i tego, co dzieje się w Izraelu, wprowadzi nas do kolejnego wykładu, a jest nim ten zapowiadany fragment. I powiesz, wyruszę przeciwko ziemi otwartej. Napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, więc zauważcie, jaki to jest czas, przeciw ludowi, który już doświadczył zebrania się
zgromadzenia się, a więc jest to czas już no, po ich powrocie, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata. I to jest zapowiedź, kochani, bo 38 rozdział Księgi Ezechiela mówi o tak zwanym Gogu, z krainy Magog. Za 2 tygodnie do tego tematu wrócimy i zakończymy już temat czasów ostatecznych. Ja za 2 tygodnie, jeśli Pan pozwoli, zakończę ten temat, bo ja nie zapuszczam się dalej. Bo powiadają rabini żydowscy, że przed przyjściem Mesjasza ostatnim wydarzeniem jest wojna Goga z krainy Magog. A wielu biblistów mówi, że to właśnie gdzieś w tych okolicach, w tym czasie wojna Goga z krainy Magog i pochwycenie Kościoła gdzieś w podobnym czasie się będzie działo. Tak jak powiadam, ja dalej się nie wypuszczam, bo ja czekam na pochwycenie Kościoła, a dalsze rzeczy już zostawiam mądrzejszym i ludziom, którzy mają większe poznanie. A tymczasem bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę.